Najgorsze stwierdzenie jest to, przynajmniej dla mnie, jeżeli ktoś odchodzi, a druga osoba mówi: Bóg tak chciał. Bóg tak nie chciał. Bóg tak nie chciał. U mojego męża to były konkretne działania innych osób. Psychicznie tego nie wytrzyma. Tego ciężaru, tej nagonki, tego wszystkiego. Nie wytrzyma. Tak mówił mąż, że pod ścianą mnie stawiają, zresztą to zapisał, że postawili mi ultimatum. Nie potrafię inaczej żyć. I straciłem syna, straciłem wszystko. Obejmując urząd ministra zdrowia, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym dobrem i nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Profesor Marian Zembala to były minister zdrowia i jeden z najsłynniejszych polskich kardiochirurgów. Był członkiem zespołu Zbigniewa Religi, który dokonał pierwszej udanej w Polsce transplantacji serca. Na początku lat 90. Marian Zembala został naczelnym dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca, które stało się jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków tego typu w Europie. Nawet przebyty udar nie dyskwalifikuje człowieka, można wrócić do działania i ja mam wielką nadzieję, że wrócę. 4 lata temu, po przejściu ciężkiego udaru, profesor Marian Zembala, tak jak zapowiadał, wrócił do pracy. Wciąż kierował ośrodkiem w Zabrzu, aż do momentu swojej śmierci w marcu tego roku. Miał wtedy 72 lata. W sobotę o godzinie 7:30 chcieliśmy z moją żoną, z Magdą, podejść do rodziców. Nagle okazało się, że mama woła, że Michał, coś się stało, więc wbiegliśmy tam i... No i widok był taki, ojciec niestety w tym niewielkim basenie. Podjęta próba reanimacji nieskuteczna. To pan reanimował ojca? Tak, ale ta reanimacja tak po pół godzinie, no, wiedziałem, że jest nieskuteczna, bo jego stan był już wtedy jakby dokonany, więc wspólnie z lekarzem ratownictwa medycznego stwierdziliśmy zgon, a to była godzina być może 8:45, nie pamiętam, coś takiego. Znaleźliśmy list, który leżał na krześle zaraz w tej części basenowej. Ojciec prosił o wybaczenie, a jednocześnie mówił o tym, że on zawsze chciał iść uczciwą drogą. Stało się dla nas jasnym, że on jednak postanowił zakończyć swoje życie. Dla mnie to był totalny szok, co się stało. Przecież to był silny człowiek, on walczył ze wszystkimi i wygrywał ze wszystkimi, swoją chorobą również. Człowiek, który miał udar, potrafił wrócić do pracy i być aktywny, to świadczyło jego niezwykłej sile. Co się musiało wydarzyć takiego, skoro brakło mu siły na to, żeby żyć dalej?